Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo, bardzo cieplutko w nowym, filmie. Nie wiem, co tam będzie jeszcze produkowane. Na razie byłam dzisiaj w Lidlu. Dzisiaj jest poniedziałek. Wczoraj w sumie nic nie nagrywałam. Musiałam chwilę odpocząć. Tym bardziej, że w sobotę byliśmy na imprezie, więc no, nie byłam w stanie, wiecie, nie miałam siły nawet. Spałam dość długo. No i później jakoś ten dzień tak zleciał cały, że nawet nie miałam czasu. Dzisiaj się pytałam panów, co mają życzenie na obiad. I już rano im zrobiłam. Jest ciasto na pizzę w termomiksie zrobione. Zajmuje to 2 minutki. I teraz sobie ono tutaj wyrasta. Ja mam patent, bo tam na miskę się kładzie folię spożywczą. Ja mam taki patent, że po prostu nie kładę folii, tylko kładę talerz i też bardzo ładnie wyrasta. Byłam w Lidlu, bo właśnie do pizzy brakowało mi parę rzeczy. I wiecie co, od razu weszłam do Lidla i na samym środku był ten sos, więc stwierdziłam, że nie będę otwierała puszki, mieszała tam, wiecie, z czymś w termomiksie, ten po prostu wezmę i rozsmaruję na cieście. Ten, on już jest z bazylią. Wzięłam też bagietkę, bo mąż dzisiaj kupił cały chleb, ale w sumie my tak robimy, cały kupujemy, połówkę przekrawamy, tą połówkę do zamrażalnika i sobie na przykład wyciągamy tam w następny dzień, czy tam no w następny dzień, no i mamy świeży, tak? Wzięłam, wiecie co? Te rogale, zachciało mi się, bardzo dawno nie jadłam tych rogali, teraz Wam pokażę, co są te francuskie, niby z masłem. O, te rogale, wiem, że syn też lubi, to mu wzięłam, a mężowi wzięłam takie jakieś coś tam, ser chyba z brzoskwinią, no nie wiem, wzięłam, może zje, bo powiem Wam, że oni bardzo mi tutaj szukają czegoś słodkiego, zjedzą obiad i zaraz coś słodkiego by chcieli, ja mówię, ludzi. A jak wiecie, wziąłam, jak już byłam w tym sklepie po ciastku, takie mleko wziąłam bez laktozy, jedno, słuchajcie, wiecie, że ja już z tych 6 mlek zostało mi w tej chwili jedno i już naczęte. Majonez, bo mi się skończył. Powiem Wam, że w termomiksie robiłam ten majonez, on jest dobry, można by robić, tylko że on ma inny smak. On ma zupełnie, wiecie, człowiek się przyzwyczaił do takiego smaku. Tamten jest dobry, ale ma zupełnie inny smak, tak? Do sałatki czy coś, no to tak mi nie pasuje do końca, więc kupuję też ten. Wzięłam 2 pomidorki, bo mam białą kapustę, bo zrobiłam w końcu... O, pies piszczy. Coś psuje, słuchajcie. Słyszycie? Nie wiem, co mu jest. Piszczy, dzisiaj wymiotował rano. I piszczy. I nie wiem, na razie dzisiaj jeszcze zobaczymy, a nie to trzeba gdzieś do weterynarza z nim. Co ja mówiłam, bo się skupiłam. Że chciałam, wziąłam pomidorki, bo chciałam do kapuśniaku, bo mam z białej kapustę białą. Bo robiłam w sobotę, jak Wam mówiłam, obiad i robiłam właśnie, zrobiłam już te piersi tak na szybko, ziemniaki i tą kolesława surówkę. Zostało mi pół kapustki, więc mówię, może taki kapuśniak. Na termomiksie widzę, że jest na kapuśniak. Tam pomidorki, warzywa, także no nie wiem, zobaczę, może zrobię. Tylko zapomniałam włoszczyzny sobie kupić. Nie miałam na kartce. Wzięłam do pizzy Golden. 400 gram tu jest sera. Dzisiaj w promocji w Lidlu były mozzarelle. Jak się wzięło 3, to po złoty 70. Tak coś tam pisało. Wzięłam. Wzięłam również paprykę, bo chciałam, wiecie co, nie było osobno, chciałam jedną zieloną, ale nie było i wzięłam to trio, bo bardzo nas smakowała do pizzy. Raz robiłam tą pizzę pepperoni z Thermomixa z papryką zieloną, tam były pieczarki i pepperoni właśnie. I bardzo nam zasmakowała pizza zielona, papryka zielona, także stwierdziłam, mam czerwoną, co prawda muszę chyba włożyć... Ona tutaj leży do lodu, bo ją włożę. Coś mi się już koleżanka tutaj nie podoba. Dobra. I użyjemy sobie dzisiaj zielonej, bo jest naprawdę pyszna pizza. Masło też wzięłam, bo już te z Biedronki co kupowałam, też mi się już dzisiaj ostatnie opakowanie wyciągnęliśmy. No i jako, że mleko się kończy, no to już też wzięłam. Poza tym, tak jak Wam mówiłam, mąż lubi to 2-procentowe mleko, nie lubi z tym 3,2. No i kici tam przy okazji takie.
taką zaszetkę. I wszystko, moi drodzy. Także ja się zabieram za... wezmę sobie w termomiksie, pociacham tą mozzarellkę i ten ser żółty na drobno, wrzucę sobie, pociacham, rozsmaruję, znaczy wiecie, ciasto, trochę tak rozwałkuję. Ja robię taki prostokąt, też Wam kiedyś nagrywałam. No i na to dam właśnie ten przecier, dam te sery, mam szynkę taką swojską, bardzo dobrą, pociacham ją w kosteczkę, mam też boczku, też myślę, że pociacham i nawet wiecie co, można by dołożyć troszeczkę cebulki dzisiaj i właśnie tą zieloną paprykę i taki plan na dzisiejszy obiad, życzenie panów. Dobra kochani, to się rozłączam, biorę się za pracę. Oj, znowu piszczy. Jeju, nie wiem czy my to cię wytrzymamy, czy mu się polepszy, czy nie, nie wiem co mu jest. No dzisiaj tak się zaczęło nieciekawie. Dobra kochani, to na razie się rozłączam. Jak tam coś wytworzę i nie zapomnę nagrać, to Wam pokażę moją pizzę. No i na tyle, to do później. Dzień dobry, witajcie w nowym dniu. Dzisiaj mamy już wtorek, tak? Dobrze mówię? Chyba tak, chyba wtorek. Dzisiaj będę robiła z takiej książki Gulasz i Bigos, sprawdzone przepisy. Nie wiem, kto to jest autorem. Kurczę, tu jest w ogóle jakiś autor? Nie ma. W każdym bądź razie kto to jakie wydawnictwo może? O. No nie wiem, nie wiem. No kurczę. Co jest z tym? O. Wydawnictwo. Jakie? Nic nie widzę. Ole. Siejuk. Tak. Projekt dokładki, zdjęcie na przodzie tylko jest, nie wiem, coś tu za 7,99. Dawno, dawno kupione, o teraz wystrzyło, dawno, dawno kupione. I tutaj mamy właśnie przepisy na bigosy, na bogracze. I ja dzisiaj będę z tego robiła, bo powiem Wam, że miałam coś robić w termomiksie, bo tutaj mam w ogóle chlebek, taki wiecie, zamrożony, połówkę wyjęty i znalazłam sobie jeszcze w szafce kaszę bulgur. Ona jest jeszcze, data tutaj dobra, do 2023, a w sumie jeszcze nie otwarta nawet i stwierdziłam, że trzeba po prostu, wiecie, to zużyć. Gotujemy tutaj 10 minut tą saszetkę. To jest chyba sama kasza, bez żadnych dodatków, a przez ten aparat to powiem Wam ciężko widzę. I w każdym bądź razie wyjęłam sobie dzisiaj karkówkę i zaraz Wam pokażę ten mój ulubiony przepis. Bardzo, bardzo go lubię, ten przepis właśnie z tej książki. I stwierdziłam, przypomniało mi się o tym przepisie i po prostu będę robić. On się nazywa tutaj w tej książce Gulasz trzy kolory. Zaraz go znajdziemy. Na pewno, o jest, nawet jest pobrudzony, bo wiecie, tu się gotuje na nim tyle razy, po prostu był robiony, ale to jest właśnie ten gulasz wieprzowy, trzy kolory. O, nawet tutaj jeszcze jest pokazane ładnie, jak to wygląda, tutaj już jest chyba tak, coś następne i zobaczcie tutaj na składniki. Łopatka wieprzowa, żółta papryka, zielona, czerwona, a ja kupowałam to trio, więc akurat idealnie. Dwie cebule, przecier pomidorowy mam, bulion to się zrobi, natkę mam, majeranek mam, słodką paprykę mam, przyprawy mam, olej, sól, to wszystko mam. Tylko u mnie nie będzie to łopatka, tylko ja sobie tutaj już rozmroziłam, tu gary wiecie do mycia, standard, rozmroziłam sobie po prostu karkówkę i tą karkówkę dzisiaj zrobię, wiecie co, wezmę tam, bo nie wszyscy lubią
na mięso takie surowe patrzeć, a ono też nie za dobrze wygląda, bo ja też je trochę tam, wiecie, rozmrażam w wodzie, także no, myślę, że już raniutko wyjęłam, jest przed drugą, także będę się brała tutaj za zrobienie. I zobaczcie, tutaj musimy mięsko umyć, pokroić w kostkę, zrumienić i później dodajemy cebulę, dodajemy bulion, dusimy 30 minut, później dodajemy już paprykę i dusimy, aż będzie miękkie. Na koniec przecier pomidorowy, sól, pieprz, papryka, majeranek, dusimy i można podawać z pieczywem lub ziemniakami, a u mnie, tak jak Wam dzisiaj mówię, będzie z kaszą bulgur, także biorę się dzisiaj do pracy nad obiadkiem. Kochani, dalszy ciąg vloga. Ja przed chwilą nagrywałam dla Was taki wstęp do przeglądu półek Pepco i takie mini zakupki z Pepco, a możecie, jak ktoś się nie widział, to możecie się cofnąć do poprzedniego filmu. Jest też ostatnio były przeglądy z Pepco, z Kika, z Action, a dzisiaj na szybko wpadłam do Lidla i słuchajcie, co ja wzięłam. Były w promocji takie polędwiczki z piersi kurczaka XXL, one były na 14 coś, a tu chyba jest nawet cena, tak, 14,99, a tutaj mam niecałe 900 gram, 13,46 dałam, także w fajnej cenie, a dzisiaj akurat idealnie, bo syn sobie zażyczył obiad, taki ryż, pierś kurczaka, w sosie słodko-kwaśnym z ryżem, także idealnie. I do tego właśnie kurczaka też, to są zakupy z Lidla, będzie mi potrzebny ananas, chciałam świeży, ale nie było, więc wzięłam taką puszeczkę, myślę, że wystarczy. Wzięłam również banany, każdy sobie, wiecie, po bananie zje. Wzięłam, bo był w dobrej cenie, również ta puszka z tygodnia włoskiego, chyba 2,33, i były tutaj chyba różne rodzaje, tu jest, widzę, pomidor, czosnek, cebula, tam jeszcze był takie z papryką, także macie do wyboru. Rukola była w fajnej cenie, po 2,99. Kiedyś na kanale robiłam taką sałatkę z rukolą, z żurawiną, z orzechami i z serem pleśniowym. I jak zobaczyłam tą rukolę, to od razu mi się tak, wiecie, skojarzyło. I też fajnie będzie ją wykorzystać od razu w całości, żeby nic nie zostawało i się nic nie marnowało. I od razu do tej sałatki wzięłam taki ser. To jest ser klasyczny, myślę, że to jest taki ala camembert, ten serek, 5,70 cena. Ponieważ już nie mam cebuli, to wzięłam właśnie cebulę. A gdzieś tu jeszcze wypadła, bo mówię, miałam więcej, więc jeszcze właśnie tę cebulę. I wzięłam też troszeczkę imbiru do dzisiejszego obiadu. Ja również paprykę czerwoną. Tam będzie jeszcze potrzebna marchewka, ale marchewkę mam. Oraz wiadomo, przyprawy. Ocet ryżowy, sos sojowy, mąka ziemniaczana, no to i czosnek chyba, to wszystko mam w domu. I tutaj wzięłam jeszcze szczypiorek do ryżu, myślę, że jak ugotuję ryż właśnie do tego kurczaka, w sosie słodko-kwaśnym, to posypię go tak fajnie szczypiorkiem. No i wzięłam też cytrynki, one kosztowały niecałe 4 zł, tutaj mamy pół kilo. Myślę, że się, wiecie, przydadzą właśnie do wody z cytryną czy do herbaty. Ja bardzo lubię wrzucić sobie do herbaty po plasterku cytryny. Także kochani, też Was bardzo przepraszam, bo tak jak i w poprzednim filmie, tak jak i w tym filmie, jestem mega zziajana, dlatego że ja dopiero przyjechałam do domu i teraz właśnie na szybko te zakupki. Biorę się za obiad i wczoraj, powiem Wam jeszcze, wpadło mi coś, wpadłam na jakiś pomysł dziki, bo słuchajcie, zrobiłam ciasto na pleśniak wczoraj, o. Co prawda było całą noc w lodówce, nie wiem, dajcie mi znać, czy tak można, ale po prostu już wczoraj nie zdążyłam. Tu mamy tą część z kakałem, tu mamy tą część bez kakao, także no dzisiaj będę miała podgrzewanie obiadu takiego z wczoraj. Będę miała dzisiaj dla syna właśnie tego kurczaka w sosie słodko-kwaśnym, będę robić
szybciutko zaraz, bo już wszyscy głodni. Muszę zrobić tego pleśniaka, pierwszy raz z Thermomixa, także on jest nie z jabłkami, bo ja zawsze pleśniaka jadłam z jabłkami, a tutaj mamy w wersji z dżemem porzeczkowym i też młodzież moja była wczoraj w Lidlu też na zakupach i poprosiłam, żeby kupili mi właśnie dżem, to jest właśnie tylko pleśniaka, to jest dżem z czarnej porzeczki. Tutaj nie pójdą one obydwa, bo tam chyba 300 koło 300-350, to jest 280 gram w słoiczku, więc trochę z tego drugiego słoiczka zużyję, ale resztę pewnie pójdzie, wiecie, na jakieś tam kanapki, także się zużyje. Czy ja Wam jeszcze coś miałam pokazać? Nie, chyba nie. No i właśnie takie plany. Biorę się, kochani. Aha, no to jeszcze jak już Wam pokazuję, co oni wczoraj kupili, to Wam pokażę tak. Wzięli takie ciastka z tego tygodnia włoskiego Amaretti. Mnie one osobiście nie smakują, ale to już w zależności od tego, kto jaki ma smak. Wzięli biszkopty, taką dużą paczkę, coś 500 chyba złotych, kosztowało coś 400 gramów, bo zachciało się tiramisu. O, jeszcze tutaj odpakowali taką bruschettę, też z tego tygodnia włoskiego, o smaku pizzy. I przyszła Kiciunia, tak? A, i jeszcze Wam powiem, ostatnio kupiłam w Biedronce jeszcze jeden ten sos sojowy, ale tym razem nic nie wygrałam, więc na razie przerwa chyba z kupowaniem, bo już mam dwa te sosy sojowe. No i jeszcze wzięli wczoraj mascarpone właśnie do tiramisu. No i chyba tyle z takich, wiecie, jakieś tam mozzarelle, coś tam, pomidory, to już w sumie zużyte. Dobra, więc kochani, tak. Ja myślę, że to dokleję, bo to już jest kolejny dzień, dzisiaj to jest środa, dokleję po prostu do tego poprzedniego vloga z zakupkami z Lidla. Jeżeli uda mi się tam, wiecie, migaweczkę, bo nie będę nagrywała całego jedzenia, bo po prostu nie mam czasu, ale jeżeli mi się uda coś tam Wam wrzucić, moje wypieki, czy ewentualnie odezwać się jeszcze, a będzie w miarę coś widać, no to jeszcze coś dogram do tego filmu. Gdyby nie, to już się żegnam teraz. Dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia, trzymajcie się zdrowo, jeżeli Wam się film podobał, to oczywiście dajcie łapkę w górę, zostawcie po sobie jakiś ślad, najlepiej jakiś fajny komentarz. Jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje kanału, to bardzo proszę o subskrypcję, będzie mi bardzo miło. Trzymajcie się zdrowo, buziaczki, do zobaczenia w kolejnym filmie, pa, pa. A kto tu przyszedł tutaj? Kiciuś? Kto to tu przyszedł? Musisz obwąchać, tak? Pani przyszła ze sklepu. Czy pani coś dla ciebie kupiła? No, Kiciunia, nie chcesz być? Tak. Nie chcesz być na wizji? O, jaka jestem śliczna. Pani cię zasłania. O, teraz. No, co byś chciała? Coś dobrego, tak? Dajemy coś, saszetkę czy coś? A nie jesteś głodna, bo nic nie mówisz? Dobra, kochani, zabieram się za obiadek. Tutaj z mojej łazienki, słuchajcie, testuję Beauty Box z firmy Mary Kay. Zaczęła się taka edycja, szósta edycja Metamorfozy i takie właśnie Beauty Boxy można było otrzymać. No i ja tutaj testuję, tutaj mam takie jeszcze nieużywane, bo dopiero od wczoraj był taki live i dzisiaj była taka poranna pielęgnacja i tutaj właśnie mam dwa podkłady, taki jakby ala tonik, taki z kwasem hialuronowym, takie nawilżenie. Tutaj miałam w którym słoiczku, już nie wiem, który ten numerek, krem pod oczy, taką fajną piankę do mycia twarzy i krem do twarzy. Także testuję dzisiaj pierwsze te słoiczki od numerku 1 do 4. No i podkład, jeden matujący, drugi rozświetlający, więc zobaczymy, dam Wam znać jakąś taką moją szybką opinię. Jeżeli macie doświadczenia z marką Mary Kay, to chętnie się dowiem, co sądzicie o tej marce, czy macie jakieś produkty, czy byście mi coś polecali, czy warto. Także widzicie takie nowości kosmetyczne u mnie, testy Beauty Boxa. No niestety jest już ciemno. Trochę będzie słabo widać i tutaj na patelni mam tego kurczaka w sosie słodko-kwaśnym, do tego był ryż. Tutaj już jest w zasadzie połowa tej porcji. No, tak całkiem,
całkiem smaczne.